13 lutego 2017 roku. Lotnisko w Kuala Lumpur. Brat Kim Jong-una wchodzi do hali. Nie wie, że na lotnisku są dwie zabójczynie. Jedna z nich po raz pierwszy opowie w telewizji o tym, co się wydarzyło. Historia zaczyna się od spotkania z mężczyzną, który podał się za producenta telewizyjnego. Kiedy poznałam Jamesa, uznałam go za miłego, zabawnego faceta. Zapytał, czy mam ochotę wystąpić w filmie. Chciałam wiedzieć, jaki to film. Powiedział, że program komediowy, w którym robi się uczestnikom psikusy. Pomyślałam, dlaczego nie? Przez wiele miesięcy agenci Kim Jong-una przygotowywali City i drugą młodą kobietę do programu. Miały smarować twarze przechodniów kosmetykami. Myślały, że nagrywa je ukryta kamera. Brałyśmy udział w wielu takich akcjach. Używałyśmy balsamu do ciała lub oliwki. Tego dnia było tak samo. Agent umówił się z City w kawiarni na lotnisku. Tam miała się dowiedzieć, kto będzie jej następnym celem. Lotnisko było zatłoczone. Powiedział, że jeśli dobrze się spiszę, dostanę premię. Potem powiedział, to on. Zapytałam, o kogo chodzi? Wskazał mężczyznę w szarej marynarce. Następnie nałożył mi na rękę olejek. Ale tym razem to nie był olejek do ciała, lecz środek paralityczno-drgawkowy. Dwie kobiety wzięły udział w zasadzce na brata Kim Jong-una. Wyglądał na wściekłego. Przestraszyłam się i uciekłam. Kim Jong-nam szuka pomocy w ambulatorium. Jest za tymi drzwiami. Teraz zaczyna się robić przerażająco. Obok przechodzi mężczyzna ubrany na czarno. Ma walizkę. Sprawdza, czy Kim Jong-nam otrzymał pomoc lekarską. Jest jednym z agentów. To bardzo skomplikowana operacja w starym stylu.